Siema, na dzisiejszy poranek spędzę dosyć charytatywnie. Wallander stwierdził, że przydałoby się pogonić Gameforge do tego, by po prostu szybciej połączyli serwery. Ja jestem jak najbardziej za, bo wiecie, no trochę nudą wieje, no i coś przydałoby się zmienić, prawda? Tylu graczy już się nie loguje do gry, że to jest po prostu jeszcze więcej. No już 90 par... Nie, nie, nie. 1725 osób widziało. Mam nadzieję, że chociaż co dziesiąta wysp... Nie, no co piąta niech wyśle, to będzie fajnie. Albo co dziesiąta nawet. No to już będzie trochę spamu, prawda? Nawet jest odpowiedź od Arta, że support Gameforge już wyciągnął wasze zgłoszenia, widział wasze zgłoszenia i będzie po prostu je zamykał. Ja mam bardzo prostą radę dla wszystkich innych, co będą chcieli teraz wysyłać. Ja już swoje wysłałem wczoraj. O, proszę. I nawet dostałem odpowiedź, że no... Czekaj, gdzie to było? Tu. Że już nasz team manager dowiedział się o całej sprawie i będzie próbował coś tam zmienić. Próbuje jak najszybciej, wiecie, to wszystko ruszyć. Jak najszybciej. Pierwszy kwartał. Kwiecień. Mamy koniec sierpnia. To jest speedy. Panie Art. Jak już wiesz, z konsumentami się nie zadziera. No ale... Sam wiesz, jak to wygląda. Ja też proponuję wam wysłać spam. Może nie to samo. Ale coś podobnego, żeby oni tego nie uznali za spam. Możecie napisać sami. Macie do tego dyspozycji na przykład Google Translatora. I może tam sobie napisać po polsku i po prostu wysłać coś. Ja przygotuję wam nawet z takiego Google Translatora z 20 takich prac i wkleję po prostu w link w opisie. Nie w link w opisie. Te teksty po prostu w opis. Czemu? Bo to by po prostu nie zamykali naszych wiadomości jako spam i musieli je przeczytać. Mam nadzieję, że dzięki wam coś zmienimy. Bo tak naprawdę, no co, no ja wyślę jedno, drugie zgłoszenie, no i po prostu to zniknie. Ale radzę też na przykład wysyłać, jeśli oni tutaj się zajmują tylko portalem, tak jak napisali pięknie. Ja proponuję też wysyłać maile na ten mail, na ten kontakt. info@gameforge.de. Ja tam też już wysłałem, jeszcze na razie odpowiedzi nie dostałem. Czekam, może ktoś odpowie, może nie. Może uznają to jako spam, bo wiecie, no tak bywa. Ale mam nadzieję, że youtuberzy tutaj właśnie Metinowi, co chcą ocalić tego PL-a i ruszyć do pracy nasz zespół DE. No bo tak naprawdę, kurczę, mało Metinów zostało połączonych, tak naprawdę niepołączonych. Przykład PL. No ale no tutaj, no, panie Arcie. Nie karać graczy. Tylko wziąć się do roboty. Gdzie to było? Jeszcze coś jest? No, na Warno. Warno można się doczekać. Czemu nie? No. Okej, okay, ale myślę, że łączenie serwerów właśnie powinno być jak najszybciej przekonane się tym w następnych moich filmikach, że tak naprawdę no nie ma komu sprzedawać. Tam jest kurczę 20 osób na krzyż, na S3, na najstarszym prawie serwerze, no to jest mało. A dwa miesiące temu było trochę więcej tych osób. No, nawet wstawiam SS-y, tak wiecie, porankowe i popołudniowe i tych osób nie ma za dużo. Dlatego też przyłączcie się do akcji. Napiszcie nawet swoją tutaj wypowiedź, swoje zgłoszenie. Po angielsku, po... Nie wiem, nie, po angielsku napiszcie, albo po niemiecku. Zależy, jaki język umiecie. A jak nie umiecie, to po prostu Google Translator. Jedziecie po polsku, tłumacz, kopiuj, wklej do wiadomości. Tutaj Wallander wszystko wam pokazał. Ale mam nadzieję, że wy też się przyłączycie do tej akcji. Jak wyślecie zgłoszenie, napiszcie komentarz. Zobaczymy, ilu was się przyłączyło. Do zobaczenia i mam nadzieję, że pomożecie.